Cześć, Kadr Ciwoko, 118, Krzysztof Tymczyński. I Andrzej Nowak, tak. Witamy w kolejnym odcinku. Wyjątkowo szybko ukazującym się. Tak, tak. Właśnie chciałem powiedzieć, że dopiero co mieliście okazję posłuchać monologu Łukasza Kowalczuka na temat Kickstartera, który nagrano z Andrzejem, chociaż Andrzej tam jakieś 2% czasu antenowego ma, z tego co słyszałem. Ale zastanawiałem się, czy tego nie puścić jako dzisiejszy odcinek i sobie dzisiaj odpuścić, ale poszło w piątek. Znaczy, tak, poszło w piątek, natomiast dzisiejszy odcinek no postaramy się zrobić troszeczkę szybciej, bo mi się, kurczę, śpieszy w pewne miejsca. Więc bez przedłużania lecimy z newsikami i zaczniemy od zapowiedzi październikowych wydawnictwa Egmont, które przede wszystkim, z tego co mi się wydaje, aczkolwiek nie jestem na 100% pewien, nic się nie zmieniły w stosunku do tego, co widzieliśmy w katalogu. Mhm. A to oznacza, że w październiku ukaże się bardzo dużo komiksików, nawet mi się nie chce tego liczyć tak na dobrą sprawę, ale coś około... Ja liczę, około... ile mnie interesuje, czekaj. Aha, no to wydaje mi się, że coś około 30 pozycji wyjdzie. No i z tych takich właśnie interesujących nas rzeczy, co tam, Andrzeju? Conan Barbarzyńca i coś jeszcze? Tak, Conan Barbarzyńca, Green Lantern, Dzień, w którym spadły gwiazdy. Juhu, Andrzej. To... Nie słyszysz mnie? Mordo? Andrzej. No co, ja cały czas jestem. Halo? Ty jesteś debil. No, nie słyszałem cię przez jakiś czas. Aha, dobra, czyli teraz mnie słyszysz, tak? Oczywiście, jak cię wyzywałem, to tak. Tak, tak. Nie, ja nie będę tego wycinał, nieważne. Przerwało na moment. Coś dziwnego w takim razie. No to powiem jeszcze raz. Zaczynając od początku. Green Lantern, tom drugi, to mnie cieszy. Lucky Luke też fajnie. Omega Man bardzo fajnie. Smurfy i Smog z jeziora to też git opcja. Wujek Sknerus i Kaczor Donald, ostatni z klanu Makwaczów, czyli to jest tom czwarty kolekcji Donarosy, tak? Tak jest. Ciekawi mnie trochę ten Czarny Młody i Liga Sprawiedliwości. Crossover, który będzie. Tak, podtytuł ma fajny, Młot Sprawiedliwości. Wspaniały. Hammers of Justice. I jak to było? Bo to jest z Batman Brave and Bold, prawda? Mm-hmm. Hammers of Justice are unisex. Invincible tom 9 to ciebie na pewno bardzo cieszy. Tak, zdecydowanie. I co tu jeszcze jest ciekawego? Dla mnie na pewno drugi tom Śpiocha. Mm-hmm. No i... Wydaje mi się, że dość dużą popularnością będą się cieszyły dwa komiksy, jeden z DC, drugi z Marvela. Ten z DC to oczywiście Zegar Zagłady, mm-hmm. czyli Doomsday Clock. I Pokolenia z Marvela, czy? Tak, Pokolenia z Marvela. Wydaje mi się, że to też spotka się z dużym zainteresowaniem tych komiksów. I też fajnie, że wychodzi nowa Maja i Minizaur. A tak, oczywiście, to już jest tom trzeci. Najlepsze na koniec. To już jest tom trzeci, tak, tak. Natomiast jak tak sobie szybko policzyłem, to w październiku wychodzi 26 komiksów od wydawnictwa Egmont. Do tej 26 zalicza się także Star Wars Darth Vader, Twierdza Vader, tom 10, czyli Star Wars komiks, który powinien wylądować w kioskach, chociaż ostatnio nie wiem, jak tam jest z tą ich dystrybucją, bo na przykład prasowy dział Egmontu wydał ostatnio pierwszy zeszycik Lego Explorer, takiej gazetki. To co ja się najeździłem i naszukałem, to moje. Ale znalazłeś. Jeszcze. Tak, ostatecznie się znalazło w Empiku. A przed Empikiem... I Empik był otwarty, to też. Tak, tak, Empik był otwarty, tylko zanim do tego Empiku zajechałem, to zwiedziłem dobre 5-6 kiosków, saloników prasowych i punktów prasowych. Oh. Dobra. No to współczuję. Więc jeśli chodzi o zapowiedzi segmentu, na stronie Klubu Świata Komiksów ich jeszcze nie ma, więc rzucimy link do opisu. Natomiast przechodzimy do kolejnych zapowiedzi. Tutaj przede wszystkim, co mi się rzuciło w oczy, bardzo fajna zapowiedź od KRL-a, czyli Karola Kalinowskiego, który ogłosił, że skończył pracę nad komiksem zatytułowanym Chopin Palce z Kwarcu, przy czym Chopin zapisane jako SHOP-N. No i udostępniono kilka stron przykładowych, znaczy to są zdjęcia stron z komiksu i no, jako że Karol Kalinowski, no wiadomo, wow ma i co my tam jeszcze mamy? KRL-ki, które fajnie byłoby, gdyby były w wydaniu zbiorczym, albo New Kids on the Block w wydaniu zbiorczym.
Albo tak, przywrócenie do druku Ligi Obrońców Planety Ziemia, bo to jest przewspaniały komiks, ale oczywiście jeszcze Kościsko. No właśnie, i Borka i Sambor. Tak, Borka i Sambor. No więc generalnie też Karol Kalinowski ogłosił, że dość dużo w tym roku się od niego jeszcze ukaże, bo właśnie chyba kolejny zeszycik Borki i Sambora i jeszcze coś tam się planuje, szykuje, więc będziemy wypatrywać tychże informacji. I co? I trzymamy kciuki, bo jednak co tu dużo mówić, jak Karol coś wydaje, to z reguły nie ma lipy. Mhm. Nie ma lipy zdecydowanie. Natomiast jeśli chodzi o inne wydawnictwa, no to tak tutaj też trochę polecimy. No to dawaj na szybko. Z rzeczami, które nam umknęły ostatnio, albo i niekoniecznie, bo na przykład pojawił się czwarty tom Chłopaków z XX wieku od wydawnictwa Hanami. Mhm. Już jest dostępny, natomiast lada moment, o ile nic się nie przesunie, nie rozwali, a z Japończykami to różnie bywa, to 10 września tego roku pojawi się siódma saga winlandzka, mhm. więc jaranko. Wydawnictwo Kurz na sierpień zapowiedziało piąty tom najemnika oraz dziewiąty tom serii Storm. Storm, kurczę, no to jest taki tytuł, który mógłbym sobie w końcu nadrobić, bo tyle słyszałem o nim dobrych rzeczy. Pamiętam, że kiedyś Egmont to chyba wydawał, jeszcze wcześniej to chyba w Fantastyce się pokazywało, czy coś w ten deseń, mogę coś mylić, a ja koniec końców nigdy nie miałem z tym komiksem do czynienia. Więc może w końcu się za to wezmę. Wydawnictwo Taurus z kolei się troszeczkę obudziło i na 12 sierpnia zapowiedziało ósmy tom Echo. Natomiast też dano do zrozumienia, że Château des Animaux, napisane przez Xaviera Dorisona i narysowane przez debiutującego artystę, który się posługuje pseudonimem Delet, też ukaże się jakoś niedługo na polskim rynku właśnie od wydawnictwa Taurus. Pokazano kilka przykładowych plansz z wydania oryginalnego, więc humanoidalne zwierzaczki. Andrzej zapewne już jest troszeczkę zainteresowany. Troszkę tak, nie ukrywam. Dobrze, więc zapowiedzi to by było tyle. No i ja tylko tak dodam, że nie ukrywam, że jeśli chodzi o Hanami, zwłaszcza tą sagę winlandzką, to się tak niesamowicie jaram. Ta manga, nie dość, że siódmy tom, a ja jeszcze nie zrezygnowałem z kupowania tego tytułu, co w przypadku mang jest u mnie dużym osiągnięciem. Jeszcze w dodatku zabrałem się za anime. Wow. I też jest fajne, tylko sobie anime będę dawkował tak, żeby nie wyprzedzić komiksu. Mm-hmm. Anime też, chyba też jest na Amazonie dostępne w Polsce. Tak jest. I co, i lecimy dalej. Niedawno, dwa dni temu, był odcineczek o Kickstarterze, ale wciąż jeszcze rzeczy się pojawiają na Wspieram To. Zbióreczki fajne, komiksowe i... No myślę, że nadal się będą pojawiać, nie? To nie jest tak, że Kickstarter wejdzie i wszystko zniknie. Tak mi się wydaje. Tak, owszem, aczkolwiek wydaje mi się, że przynajmniej na razie ten Kickstarter może przyćmić i na pewno zainteresować dużo osób. Na Wspieram To pojawiła się jakiś czas temu zbiórka na drugi tom Fangi, zin Fanga, o którym wspominaliśmy w naszych zinowych odcinkach. Mhm. Pierwszy tom Fangi zresztą był nominowany do Złotych Kurczaków i trzymałem kciuki jak najbardziej. Mhm. Ta sama ekipa wzbogacona o kilku kolejnych, nie ukrywam, mało znanych, raczej w dużej mierze debiutantów, jeśli chodzi o komiksiki. No więc ta ekipa ruszyła ze zbiórką na drugi tom Fangi. W chwili obecnej, jak tak sobie patrzę... 49%. Tak jest, 49%, mają 1984 złote zebrane, co jest przecudowną kwotą, od razu mi się z Orwellem kojarzy. I to jest zbiórka w modelu bierzesz ile zbierzesz, więc ile się tutaj uzbiera, to i tak pójdzie na konto twórców. Jest bardzo fajny animowany trailer tego komiksu, widać już jak powinien wyglądać drukowany egzemplarz, można także zdobyć pocztówki, naklejeczki i ogólnie dużo fajnych rzeczy w tej zbiórce. Ja już wsparłem. To, co chciałbym tutaj zaznaczyć, jeśli chodzi o te pakiety, to nawiązując trochę do piątkowego odcinka o Kickstarterze, mega, mega doceniam, że jest wersja elektroniczna za 15 ziko. Tak jest. Właśnie chciałem powiedzieć, że najniższy próg do wsparcia jest właśnie 5 zł. To jest takie, że trzymamy kciuki, dacie radę, a później od 15 zł zwyż, najwyższy pakiet 130 zł, to wtedy się dostaje papierową wersję Fangi 1, Fangi 2, pocztówki,
naklejki i płócienną torbę, która wygląda fajnie. Ja ostatecznie postanowiłem tą zbiórkę wspierać kwotą 55, więc będę mieć... A, bo ty też się nad tym zastanawiam, bo tam są naklejki. Naklejki mnie przekonały zdecydowanie. No i co? No i trzymam kciuki za tą zbiórkę jak najbardziej. Zostały jeszcze 4 tygodnie do końca zbiórki w tym momencie, w którym nagrywamy. I link do zbiórki też jest w opisie filmu poniżej. Mhm. I lecimy dalej i teraz linkowaliśmy, ale jeśli ktoś nie zauważył, pojawił się u nas wywiad z Joannem Swarem, tak jakbyśmy go przeprowadzili. Zlinkowaliśmy wywiad, który przeprowadziło Animation Magazine. To jest wywiad, który ukazał się u nich w druku, w tym właśnie magazynie w numerze 302. I możecie sobie tam przeczytać o tym, jak wyglądały prace, czy COVID jakoś bardzo wpłynął na zrobienie nowego filmu animowanego Joanna Swara, który bazuje na znanym w Polsce, w tym przypadku, małym wampirze. Bo oprócz tego Joann Swar wydał jeszcze zwykłego wampira, który jest niedostępny, i jeszcze jeden komiks podejmował to, co było w wampirze, i nazywał się Aspirin. Tak. Który również chyba jest niedostępny. Zaraz się upewnię. Jest dostępny. To by się udało. Premiera tej animacji, która wygląda obłędnie, jeśli chodzi o... Zobaczycie sobie tam przykładowe kadry. Wygląda także... bardzo, bardzo ładnie. To tak czy siak premiera jest zaplanowana na 21 października tego roku. Współproducentem jest Studio Kanal, więc myślę, że jest szansa, że w Polsce również się pojawi przez Kanal Plus. Na kina nie wiem, czy bym liczył. Ciężko powiedzieć. No, obecnie to ciężko liczyć na kina z czymkolwiek. No, chyba, że na, wiesz, stare Gwiezdne Wojny albo coś tam. Właśnie, tak a propos, wybrałeś się ostatnio do kina? Nie. No ja na razie też nie. Jakoś tak, nie wiem, nie umiem się zabrać. Nie umiem się zabrać i nie ukrywam, że rzeczą taką z premier, którą naprawdę chciałbym zobaczyć w kinie, no to będzie ten nowy film Nolana. Bo jestem zwykłym basic typem, który bardzo lubi Nolana, a jednak w kinie to w kinie, wiadomo, montaż dźwięku zawsze w sercu, najważniejsza rzecz na świecie. I głupie Oscary, które połączyły dwie nagrody dla dźwięku w jedną nagrodę, to... No. Hejted. Kadr wam w oko. Naprawdę. Dokładnie. No jest co, trzymamy kciuki za to, żeby Mały Wampir okazał się tak dobrą animacją, jak na razie się zapowiada. No i tak dobrą, jak był Kod Rabina. To już by wystarczyło. I myślę, że jeszcze bardziej powinniśmy trzymać kciuki za to, żeby się go dało obejrzeć w Polsce. Tak jest. No więc co, z newsów to będzie wszystko. W dzisiejszym odcinku poszło, mam nadzieję, ekspresowo i przechodzimy do komiksików. Andrzej przygotował na dzień dobry 12 różnych komiksów. Powiedzmy tak. Ja chciałem się wypowiedzieć o serii Ralph Azam, która ma właśnie 12 albumów, tak? Ponieważ albumy to jest najlepsze słowo, które tutaj jest. Trochę mi zajęło przeczytanie tego, ale to była bardzo, bardzo fajna przygoda. Mam słabość do tego typu europejskich komiksów. Tutaj autorem tego cyklu jest Louis Trondheim. Louis? No widać, że on to robił podążanie, ponieważ też mamy antropomorficzne postaci. Mamy właśnie główną postać Ralpha Azama, mamy ciekawie wykreowany świat, gdzie pojawiają się tak zwani naniebieszczeni. I naniebieszczeni to są osoby, które dostały specjalne moce w czasie koniunkcji i później się okazuje, że były tam, że ta koniunkcja jest co jakiś czas i niektórzy mają po dwie moce. Tak, na wszelki wypadek. Strasznie, strasznie pokręcony scenariusz, mnóstwo zwrotów akcji dzieje się jakby przez lata i przez różne etapy. Na początku jest o byciu wybrańcem, a później, no nie chcę nic zaspoilerować, bo to się zbyt dobrze rozwija, żeby coś takiego powiedzieć, i to jest ten właśnie specyficzny
Ten komiks też jest w Czelarskiej Bibliotece i było dla mnie koszmarem powiedzenie, czy jest dla dorosłych, czy dla... No, nie jest tak dla dzieci najmniejszych. Jest tam dużo przemocy, tylko że to jest przemoc raczej taka na zasadzie, że komuś się utnie głowę w pół głowy tak naprawdę. To prawie nic takiego. No prawie nic takiego, tylko wiesz, to kaczki, tygrysy i tak dalej, więc też chyba inaczej się to odbiera. Jest dużo jakiegoś dźgania, nie dźgania, ale wszystko w taki mega, mega ciekawy sposób poprowadzone. I coś jest chyba w frankofonach, które mają białe okładki. Muszę przeanalizować ten temat, bo Asterix też ma, wiesz, tam białe okładki i też się go dobrze czyta. Ciekawe, czy kwestią sukcesu w serii jest zrobienie białej okładki. Last Man też ma białe okładki. A no widzisz. Wyczuwamy spisek. Właśnie wymyśliliśmy, jak się wydaje dobre komiksy frankofońskie. Chyba tak naprawdę żadnego innego białego sobie nie przypomnę. Tak czy siak, świetna seria fantasy, te 12 tomów, które ukazywały się przez lata i tak naprawdę ostatni tom ukazał się na jesień zeszłego roku, więc nie tak dawno, można by powiedzieć, nie? Tak, podrzucę tylko pierwszy tom, 8 grudzień 2013 w Polsce. No to 6 lat wychodziło, nie? No, na to wychodzi, tak. Czyli w sumie 2 tomy rocznie? No, to również na to by wskazywała matematyka. Ja się wolę upewnić z matematyką czasem. Kwestia bycia głupim. No, tak czy siak, ja się tutaj bawiłem świetnie przy tej serii. Mnóstwo fajnych rzeczy się dzieje. Bardzo ciekawie wykreowane postaci i takie, że jeśli masz na przykład postarzone dziecko, które się zachowuje jak dziecko, ale trochę próbuje się zachowywać jak ktoś dorosły. Później teoretycznie dorasta, ale nadal jest super starcem, więc jakby fizycznie nie widzisz przemiany, ale widzisz w tym, jak się postać zachowuje. Oczywiście Ralph Azzam jako ta centralna postać, on się ekstremalnie zmienia przez całą serię i bardzo mi się podoba ten taki sposób prowadzenia historii fantasy, który w Dragon Ballu był już trochę za śmieszny. Czyli zawsze będzie ktoś silniejszy, bo w sumie to jest jakby coś, co napędza to fantazy, nie? I tutaj też zawsze jest ktoś silniejszy, ale w trochę bardziej naturalny sposób. Jakby wiesz, już wcześniej, nie tak, że kogoś pokonasz i zaraz się pojawia, mordo, jestem silniejszy od tamtego i się tłuką. Tak było przez 249 odcinków. Natomiast... No i tak, a w Dragon Ball Super to jeszcze podkręcili. Jestem silniejszy od tamtego. Tak. Tylko tutaj są jakby wcześniej jakby przepowiadane te postaci, częściowo można by powiedzieć. Te tomy bardzo, bardzo ładnie się ze sobą łączą, bardzo fajnie się je czyta. Zostawia minimalnie otwarte zakończenie, tak bym powiedział. Ale naprawdę warto przeczytać. Świetnie się bawiłem. Jeśli chcecie sobie kupić, to jest fajna promocja na Gildii, że cały komplet, te 12 albumów kosztuje poniżej 250, jakoś 240... Nie, 280. A, to powaliłem, to poniżej 300. Albo... No ale to wciąż jest 37% rabatu. A na przykład standardowe tomy kupując pojedynczo mają 30% rabatu i gdybyście kupowali na Gildii te tomy pojedynczo, a nie w zestawie, to wtedy wychodzi ponad 300. I to grubo ponad 300. 330 dokładnie, aż se policzyłem. Więc jest fajny rabacik. Tak, no i cieszą rabaciki. A jeśli nie, no to sobie weźcie z biblioteki, wiadomo. Ale to jest komiks. Jeśli podobał się wam Dungeon, to śmiało w Ralpha Azzama możecie wejść, bo też wam się spodoba. I standardowo niech kaczki was nie łudzą, że to jest komiks stricte dla dzieci. Tak, no rozumiem, dlaczego w bibliotekach to jest problem umieścić tego typu komiks. Czy dla dzieci, czy niekoniecznie dla dzieci. Znaczy to jest ogólnie problem, wiesz? Powiem ci, że... niektóre rzeczy... No inaczej patrzysz, bo się na tym
znaczy, znasz, nie znasz. Nie znam się w żadnym wypadku na bibliotekarstwie i tak dalej. I jedyne, co mogłoby być podobnego w doświadczeniu takim, że ktoś przychodzi i chce... I chcę coś fajnego, to są moje lata spędzone w handlu, że coś fajnego za 30 zł po polsku. Tak, to teraz mam flashback. To mogłoby być podobne, ale no, nie wiem, jacy ludzie teraz są, prawda? Czy na przykład ktoś ma problemy z tym, żeby w książkach była magia? Albo... No tak. Szatański Harry Potter, szatański teraz ja mam flashbacki. Albo cytując klasyka internetu, żeby była jakaś fajna postać, może być lesbijką, ale na pewno nie gejem, i żeby było w kosmosie, i tak, i coś tam, no. Wiem, kogo cytujesz. Ja jestem na tyle obeznany. No, to nie, to jest dramat. Tak, tak ogólnie współczuję wszystkim bibliotekarzom, to musi być strasznie ciężka praca. No a wiesz, a ludzie myślą, że oni tylko siedzą i wydają książki. Znaczy wydają w sensie spółeczki do rąk. No. Jest tak, Ralfa Azama polecamy, 12 tomów, wyszło, tak jak zostało wspomniane, 280 zł na Gildi. Natomiast ja przechodzę do komiksiku, który podczas czytania go miałem flashbacki, tylko że nawet nie z dzieciństwa, bo jakby nie patrzeć, Power Rangers lubię cały czas i sobie od jakiegoś czasu staram się też oglądać te późniejsze serie, nie wszystkie po kolei, ale te, które przynajmniej były jako tako dobrze oceniane, więc na przykład sobie pamiętam, w ostatnich miesiącach sobie nadrobiłem na przykład RPM, sobie nadrobiłem Samurai i Super Samurai, bo to były dwie serie pod dwoma tytułami. No więc generalnie te Time Force, trochę tego się nadrobiło w ostatnich czasach. No i gdy Egmont zapowiedział wydanie Mighty Morphin Power Rangers z wydawnictwa Boom Studios w Polsce, to odleciałem, bo ja chyba mówiłem przy okazji pierwszego tomu, że ja sobie zbierałem, czytałem sobie cyfrowo tą serię w oryginale i byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak z Power Rangers, czyli serialu dla dzieciaków, w którym każdy odcinek wygląda dokładnie tak samo, tylko zmieniają się potwory i upgrade'y mocy, no można zrobić historię, którą tak dobrze się czyta, która jest bardzo... Z jednej strony naprawdę mocno się trzyma tej mitologii i tego, jak to się mówi, lore świata Power Rangers, a z drugiej strony, kurczę, to nie jest tak żenujące, że przykładowo każdy zeszyt polega na tym, że nie wiem, pojawia się potwór, tłuką się z potworem, pojawia się Megazord, wygrywają, koniec, tylko to jest sprawnie napisana, bardzo fajna, superbohaterska historia, która ma ręce i nogi, ma całkiem fajnie zarysowane postacie. No i w pierwszym tomie mieliśmy do czynienia głównie z problemami skupionymi wokół zielonego Power Rangera, czyli Tomiego Olivera. Natomiast w drugim tomie, zresztą jak okładka sugeruje, jest trochę mocniejsze przeniesienie ciężaru bycia głównym, najgłówniejszym bohaterem nad czerwonego, czyli na Jasona. No ale generalnie komiks podejmuje wątki, którymi się tom pierwszy zakończył, więc mamy część drużyny w innym alternatywnym świecie, gdzie rządzi Lord Drakon i starają się go pokonać razem z pewnymi alternatywnymi wersjami znanych sobie postaci, a później przechodzimy do takiego standardu superbohaterskiego, ponieważ pojawia się jakaś tam tajemnicza organizacja, która chce pomóc, a może niekoniecznie chce pomóc. No ale generalnie, żeby nie wchodzić tutaj jakoś bardzo mocno w spoilery i szczegóły, to powiem tak, że pojawiają się pewne sekrety z przeszłości Zordona, pojawiają się wątki dotyczące poszczególnych bohaterów, których zdecydowanie nie było w serialach i to mi się też bardzo podoba, że Kyle Higgins, który jest scenarzystą Mighty Morphin Power Rangers, on po prostu z jednej strony, no tak jak wspomniałem, siedzi, wie o czym pisze, zna na pewno dużo odcinków Power Rangers, no ale zrobił z głównymi postaciami
nie takie wydmuszki, jak były w serialu, że wiesz, a siła przyjaźni, lubimy się i nigdy się nie złamiemy, tylko tutaj mamy bohaterów, którzy mają jakieś wątpliwości, mają swoje spostrzeżenia, czasem się pokłócą. No po prostu są takimi postaciami, w które zdecydowanie bardziej można uwierzyć niż w to, co mieliśmy w serialu. Bardzo mi się też podoba, to chyba nie jest jakiś większy spoiler, bardzo mi się podoba to, jak w komiksie on się nazywa Złotar. W serialu, w polskiej wersji językowej, mieliśmy do czynienia ze Złotym. No, w każdym razie to, jak Kyle Higgins tak prowadzi, to jest jednak cały czas drugoplanowa postać, ale jak on prowadzi tego Złotara w tym komiksie, no robi to na mnie bardzo, bardzo duże, bardzo pozytywne wrażenie. Oczywiście to wciąż nie jest komiks, który się wychyla jakoś szczególnie mocno poza porządne superhero, mówiąc tak w cudzysłowie, ale kurczę, porządne superhero też jednak trzeba umieć zrobić, a zwłaszcza w tytule licencjonowanym, bo mieliśmy masę, naprawdę ogromną masę przypadków, zresztą także i w Power Rangers, gdzie jakiś wydawca dostaje licencję i nie ma zielonego pojęcia, co w zasadzie z nią zrobić. Nie wiem, czy słuchacze pamiętają, ale tam chyba rok 96-97 w ubiegłym stuleciu TM Semik wydał parę numerów Power Rangers, chyba na licencji Marvela, czy kto to tam, nie pamiętam dokładnie, kto miał wtedy tą licencję, no to te komiksy były totalnie beznadziejne, moim skromnym zdaniem. No i ta licencja na Power Rangers się tak miotała od wydawcy do wydawcy i nikt nie za bardzo miał pomysł na to, co z tym zrobić. No i w końcu wchodzi całe na biało, a w zasadzie całe na złoto Boom Studios i no, rozkręcili tą franczyzę i zrobili to naprawdę, naprawdę super. Też mi się podoba to, że Kyle Higgins tutaj korzysta z postaci, chociaż to może nie jest do końca dobre słowo, tylko z takich pomysłów, które były wykorzystywane w serialu w różnych odsłonach i potrafi je rozwinąć. Tutaj podam przykład. Jest w Power Rangers in Space, w kosmosie, nie wiem, czy w Polsce tłumaczono jakoś ten tytuł, pojawiła się ekipa psychorangerów i oni tam oczywiście zebrali w pierdziel, ale też się pojawili w kolejnej serii, która się nazywała Lost Galaxy. Tam chyba we dwóch odcinkach byli. No i psychorangerzy to była taka odwrócona, zła wersja Power Rangers. Oni byli w kolorach czerwony, niebieski, czarny, różowa i żółta. Natomiast komiks Mighty Morphin Power Rangers rok drugi wprowadza na przykład zielonego psychorangera, którego nie było w serialach, ale bardzo, bardzo to pasuje generalnie do historii tej grupy. I jest tu parę takich momentów, które zrobiły na mnie duże pozytywne wrażenie właśnie z tego powodu, że ktoś odkrył komiks superbohaterskie na nowo i nic już nigdy nie będzie takie same, tylko po prostu to, jak w prosty, fajny sposób można wyciągnąć jakiś pomysł z Power Rangers i go rozwinąć w naprawdę fajną historię. I tom drugi Mighty Morphin Power Rangers od wydawnictwa Egmont przedstawia tutaj, muszę się upewnić, tak 12 rozdziałów serii, która chyba niedawno doszła do końca w Stanach, ale już zapowiedziano restart, reboot, dwie nowe serie. I mamy tutaj te 12 rozdziałów i one tworzą ten tak zwany rok drugi. Natomiast to, co mnie troszeczkę zmartwiło, to jest to, że na końcu nie mamy zapowiedzi tomu trzeciego. Jest tylko polecanka tego pierwszego niedawno wydanego. Nie ma zapowiedzi tomu trzeciego, a tom trzeci, znaczy ten taki w cudzysłowie tom trzeci, to był Shattered Grid, ten crossover, który się tam pojawił w pewnym momencie. Mm-hmm. No i kurczę, jakby się udało go wydać jednak w Polsce, to byłoby super, bo to tak można powiedzieć domyka tą historię pokazaną w roku pierwszym i w roku drugim, więc trzymam kciuki, żeby jednak Egmont sięgnął, chociażby po Shattered Grid właśnie. Natomiast jeśli chodzi już o samą jakość wydania, powiedzmy, to mamy tutaj do czynienia i tutaj się posiłkuje gildią 420 stron w twardej oprawie. Cena okładkowa jest wyższa niż w przypadku pierwszego tomu, bo też większa jest ilość stron. Cena okładkowa wynosi 119,99 zł. Natomiast ta większa ilość stron wynika z tego, że oprócz standardowej, powiedzmy, galerii okładek wariantowych, którą dostajemy tutaj na samym końcu, jest też wstęp i posłowie. Za wstęp odpowiada
Austin St. John, który grał właśnie tego pierwszego czerwonego rangera w serialu. Natomiast posłowie to jest wiceprezes do spraw redakcji i strategii kreatywnej Boom Studios. Tak, mają tam człowieka odpowiedzialnego za coś takiego. No i oprócz tych dodatków jeszcze się pojawiło dość dużo takich kilkustronicowych historyjek dodatkowych. Wśród twórców, których można znaleźć między innymi takie nazwiska jak Jamal Campbell, jak Rob Guillory, czyli rysownik od Chu. Jest tu sporo takich historyjek, które są dość zabawne. One generalnie, powiedzmy w cudzysłowie, nic wielkiego nie wnoszą, ale są całkiem przyjemnym dodatkiem. Stąd też jest właśnie ta większa ilość stron, to widać na półeczce, jak się położy oba tomy obok siebie, że ten drugi jest zdecydowanie grubszy. No i ja ze swojej strony powiem tak, że to nie jest najlepszy komiks, jaki przeczytałem w życiu, ani nawet w ostatnim czasie, ale po prostu w kategorii komiksów opartych na licencji, które robią cokolwiek kreatywnego z tą licencją, to jednak Power Rangers ma, komiksowe Power Rangers ma u mnie bardzo, bardzo duży kredyt zaufania pod tym względem. Bardzo polecam i pierwszy, i drugi tom. Fanom franczyzy zdecydowanie, a osobom niekoniecznie przekonanym, pamiętającym, jak ten serial wyglądał i wygląda zresztą nadal, chciałbym powiedzieć, żebyście spróbowali się przełamać i przekonać na własnej skórze, że ten komiks jest po prostu fajny. W kategorii takiego fajnego, rozrywkowego superhero, komiksu na działeczkę, tudzież na kibelek, zdecydowanie warta, godna polecenia pozycja. No i tak jak wspomniałem, na Gildii 120 zł okładkowa, można kupić za 83,90, tom pierwszy nawet taniej, więc ja ze swojej strony zdecydowanie polecam. No to fajnie. A ja teraz przejdę do kolejnego frankofona, mianowicie do Miasta Wyrzutków. Wydawnictwo Nonstop Comics, jest to tom drugi z tomów dwóch. I Miasto Wyrzutków, tom pierwszy, mi się bardzo, bardzo podobał. Bardzo się zastanawiałem, jak to się rozwinie. Jeśli chodzi o tom drugi, to nadal mi się podoba, ale traktowałbym to chyba bardziej nie w ocenie tomów, tylko w ocenie całości. Bo tom drugi mnie jakby w mniejszym stopniu zaskakiwał, fajnie wyjaśniał niektóre rzeczy, niektóre mógłby trochę lepiej wyjaśnić, tak mi się wydawało. Jest bardzo dynamiczny, jest oczywiście bardzo ładnie narysowany, historia nadal się klei, ale jakby... Kurczę, jakby to określić? Chodzi mi o coś takiego, że czasem widać, że cały komiks został rozbity na dwa tomy, a czasem widać, że komiks był jakby zaplanowany na dwa tomy. Wiesz, o co chodzi? Że czyta się równomiernie, powiedzmy, jakby masz tą strukturę początku, rozwinięcia, zakończenia, to tom drugi jest samym zakończeniem. Tak tutaj czuję. Bardzo fajne są pomysły chociażby z tym gangiem dzieciaków, który się tutaj pojawia. To nie ukrywam, bardzo, bardzo ciekawa część tego tomu. Ale przeczytajcie to razem. Nie oczekujcie, że drugi tom, skoro pierwszy był taki dobry, to drugi będzie tak samo dobry. Drugi jest po prostu zakończeniem pierwszego tomu. To brzmi trochę jak taki farmazon, jak słucham tego, co mówię. Ale powiem ci tak, żeby nie wiem, podratować troszeczkę sytuację, że wyczytałem recenzję tego komiksu Miasta Wyrzutków tomu drugiego i rzuciło mi się w oczy to, że właśnie powiedzmy zarzutem, takim w cudzysłowie, do tego komiksu było to, że niepotrzebnie został w sumie podzielony na dwie części, mogli go wydać jako jeden tom, jako integral. Tak. Znaczy wtedy byłby dość gruby i pewnie wydanie go byłoby trudniejsze. Natomiast nie będę ukrywał, też by mi się to podobało. jakby był w jednym tomie, bo wtedy to byłoby tak bardziej kompletne. Jednak chyba przywykliśmy do tego, że jeśli mamy coś rozbite na tomy, to te tomy stanowią pewne swoje mikroklimaty, prawda? Mhm. Jasne, że historia może się toczyć przez całość i zazwyczaj tak jest. Natomiast tutaj jest głównie zakończenie w tym tomie. Co nie zmienia faktu, że po podsumowaniu całej historii fajnie się to czyta. Fajny jest pomysł na te postaci, które się pojawiają. Jest dość zaskakujący.
jest świeży, co czasem się udaje, czasem się nie udaje wielu komiksom. Bardzo dobrze się bawiłem kolorystycznie, rysunkowo. No jest naprawdę, naprawdę super. Nie jest przegadany. I... Tak naprawdę maskowałem beknięcie, a nie zastanawiałem się. Okay. Bardzo mi się podoba budowanie świata. Jeśli tworzysz jakiś fantastyczny świat i jest on wiarygodny, tak jak było na przykład w Ralphie Azamie, czy tak jak jest, gdzie są takie wykręcone te światy. Koda ma ekstremalnie wykręcony świat, prawda? Z tym, co się dzieje tam w tym komiksie. Headloper jest takim normalnym, znaczy jak na fantasy to normalnym światem, prawda? Natomiast w kodzie te chodzące miasta, niechodzące miasta i w mieście wyrzutków to, że tutaj masz na przykład te dzielnice dzieciaków i one mają własną konstytucję, która jest napisana na ścianie. I z tym jest ekstremalnie fajny motyw, to polecam przeczytać, nie chcę mówić, bo zaspoileruję. Ten świat jest taki tutaj właśnie trochę naiwny, ale i absurdalny zdecydowanie, ale pasuje do siebie. I to nieważne, czy masz właśnie dzieciaki, które tam łapią dorosłych, a z drugiej strony masz gościa, który rozmawiał z przedmiotami, a oprócz tego jeszcze gangi i latającego gościa, który ma skrzydła muchy. I później gości ubranych jak boje hotelowi, którzy są zombie, muchami i latają z mieczami. Ale myślę, że no tak w tym świecie to wygląda, trzeba to zaakceptować. I najważniejsze, że to trzyma się kupy. Najgorzej jest jak, wiesz, tworzysz pewnego rodzaju świat i wprowadzasz jeden element, który dla ciebie jest fajny, ale rozbija ci tą koncepcję całego świata. To wtedy jakby nawet z najdziwniejszego świata wypadniesz z tej takiej imersji z tym światem. Natomiast tutaj naprawdę fajnie jest. Okej. Okay. I tutaj jak widzę, oprawa twarda, 96 stron, cena okładkowa 52 zł, czyli jak zwykle całkiem fajna cena okładkowa w przypadku wydawnictwa Nonstop Comics. Mm-hmm. I ja sobie otworzyłem na Gildii, a zapomniałem, że przez cały czas trwa ta promocja wakacyjna na Nonstop Comics, więc podejrzewam, że można tą pozycję dostać za coś około 30 zł. Tak realnie. Ja już to sprawdzam, ale to na spokojnie. Bardzo fajna jest ta promocja. No a jeśli oczywiście możecie też kupić stacjonarnie, to zawsze wspierajcie lokalne sklepy komiksowe. Nie wiem, czy wspominaliśmy, na pewno ta promocja od wydawnictwa Nonstop Comics jest w księgarniach partnerskich wydawnictwa Sonia Draga. To jest trochę mniejsza. Tak, tylko tych, tak, jest troszeczkę mniejsza, bo nie 45%, tylko 40% rabatu, ale to wciąż jest mniej, znaczy więcej, większy rabat niż na przykład mamy na Gildii. Mhm. A te księgarnie patronackie Sony Dragi są w Katowicach, Chorzowie, Gliwicach i jedna w Warszawie. Więc można powiedzieć, że nasze biedne województwo śląskie jest tutaj w tym momencie lepiej potraktowane. Mhm. 28,60 na stronie kosztuje Miasto Wyrzutku. No więc super, a na Gildii 36 zł, więc 8 zeta taniej możecie kupić bezpośrednio od wydawcy. Natomiast ja przechodzę do komiksu od wydawnictwa Mucha Comics. Jest to pierwszy tom Stumptown. Tytuł ten możecie kojarzyć z serialu, który jakiś czas temu pojawił się bodajże na ABC, czy jakiejś tam innej stacji w Stanach. Oczywiście musiało mi to teraz umknąć. No i Stumptown jest komiksem, na którym tenże serial oczywiście był oparty, aczkolwiek jest oparty, bo będzie drugi sezon, aczkolwiek jest oparty, tak można powiedzieć, dość luźno, bo oprócz głównej bohaterki i naprawdę części wątków, które się tutaj przewijają, to jednak serial poszedł w trochę inną stronę. Mamy tam do czynienia z takim proceduralem, który jak na tego typu produkcję został jednak moim zdaniem zrealizowany całkiem fajnie, bo takich procedurali w stylu odcinek sprawa, rozwiązanie niekoniecznie jestem jakimś wielkim fanem, natomiast to stamtąd tak przykuło moją uwagę, no, ale jednak zdecydowanie powiem, że komiks jest dla mnie dużo, dużo fajniejszą rzeczą od serialu.
I tutaj też główną bohaterką jest Dex, która, no, można powiedzieć, że jest prywatną detektyw, całkiem utalentowaną. Niestety jej problem jest taki, że jest uzależniona od hazardu, dość dużo tych pieniędzy przegrała i w komiksie poznajemy ją w momencie, gdy jest winna kilkanaście tysięcy dolarów pewnej właścicielce kasyna, która oferuje Dex likwidację długów pod warunkiem, że rozwiąże sprawę jej zaginionej wnuczki. No i cały tom pierwszy polega właśnie na tym, że obserwujemy Dex próbującą rozwiązać tą historię. I tutaj Greg Rucka, scenarzysta tego komiksu, no zrobił to, co moim skromnym zdaniem należało od niego wymagać totalnie, ponieważ znowu osadził w roli głównego bohatera kobietę i jak zwykle prowadzi ją bardzo dobrze, ponieważ mamy tutaj taką wyrazistą, ciekawą postać z krwi i kości, która z jednej strony jest, można powiedzieć, twardzielką, ale z drugiej strony widać, że popełnia dużo błędów, niekoniecznie wszystkie rzeczy, które sobie zaplanowała, wychodzą tak, jak powinny. No i to też sprawia, że Stamptown komiksowe jest taką historią z jednej strony bardzo mocno kryminalną i można powiedzieć palpową, a z drugiej strony mamy też właśnie takie elementy, gdzie można się zaśmiać, gdzie są takie zwroty akcji wynikające właśnie z tego, że ta główna bohaterka jest taka dość nietypowa i bardzo fajnie mi się to czytało. To jest, znaczy ja już ten komiks znałem w momencie, gdy wydawnictwo Oni Press je publikowało lata temu. I już wtedy mi się bardzo podobało to jak Greg Rucka prowadzi tą serię, bo tutaj będziemy mieli chyba łącznie ze trzy tomy albo cztery. W sumie teraz do końca nie wiem. W każdym razie pierwszy tom ma 160 stron według tego, co wyczytałem w internecie. Natomiast ciekawostka jest taka, że on się składa z czterech zeszytów. Po prostu stamtąd było wydawane w takim formacie zeszytowym, owszem, ale każdy z tych zeszytów miał dużo więcej stron niż 24. Więc to nie jest tak, że połowa tego komiksu to są dodatki, tylko po prostu historia jest rozbita na cztery rozdziały, które są dłuższe niż standardowy zeszyt i bardzo fajnie zrobiono to, bardzo fajnie pomyślano, żeby zrobić to właśnie w taki sposób, ponieważ te zeszyty potrafią, jakby to powiedzieć, one potrafią prowadzić tą historię tak, że tam nie ma żadnych mielizn scenariuszowych, fabularnych, tak jak często jest w komiksach, ja to też chyba dość często powtarzam, jak mamy wydania zbiorcze, Marvel, DC, nieważne, niekoniecznie, to muszą być te dwa największe wydawnictwa, gdzie jest przykładowo pięć zeszytów albo sześć, to bardzo często jest tak, że te środkowe rozdziały, trzeci, czwarty, to jest po prostu takie nic, że w zasadzie tylko przewracamy kartki i nic z tego zeszytu później nie pamiętamy. Natomiast Stamptown jest rozpisany tak, że każdy z tych czterech rozdziałów jest bardzo fajny, bardzo dynamiczny. Bardzo mi się podoba też to, co teraz muszę się ratować okładką. Matthew Southward, rysownik tego komiksu, zrobił, ale też muszę powiedzieć, że kolorysta Rico Renzi tutaj odwalił kawał dobrej roboty, ponieważ Stamptown jest utrzymane w takim klimacie, powiedzmy, o dość oszczędnej palecie barw. I tutaj nie ma takich momentów, że wszystkie kolory tęcze, jakie tylko można sobie wymyślić, się tutaj pojawiają. Zresztą to też widać po okładce, gdzie mamy czerń, niebieski i żółty, i nic więcej. I w środku może nie jest aż tak, że ograniczamy się do trzech kolorów, no ale jednak ta ograniczona paleta barw jest łatwo zauważalna, a kolorysta, jak już wspomniałem, Rico Renzi, jednak dał radę wybrnąć z tej sytuacji tak, że graficznie jest ok, ale te kolory sprawiają takie tak dobre wrażenie, że podbijają tą końcową ocenę moją, jeśli chodzi o warstwę graficzną, ale jednak zdecydowanie Stamptown jest taką rzeczą, która dużo mocniej przyciągnęła mnie ku sobie fajną opowieścią. Zresztą po tym scenarzyście nie spodziewałem się absolutnie niczego innego. Jeśli chodzi o komiksy Grega Rucki, to moim tym osobistym faworytem cały czas jest oczywiście Lazarus. No ale Stamptown to jest taka rzecz, która, jakby to powiedzieć, gdy Mucha Comics zapowiedziała ten komiks, tą pozycję w Polsce,
to byłem mega szczęśliwy z tego powodu. A na przykład jak też Mucha Comics zapowiedziało The Old Guard, które lada moment też mam nadzieję, że się pojawi w Polsce, no to już było takie spoko, ale bez szału. Natomiast w przypadku Stamptown było naprawdę duże zadowolenie i bardzo się cieszę, że ten komiks jest już dostępny, można go sobie spokojnie kupować. Oczywiście jak to w przypadku wydawnictwa Mucha Comics mamy twardą oprawę, aczkolwiek warto podkreślić, że tym razem nie zastosowano tego powiększonego lekko formatu, mamy ten standardowy, a w środku, wbrew temu, co jest napisane na przykład na sklepie Gildii, w środku nie mamy papieru kredowego, tylko taki, to się chyba offset nazywa, no taki, żeby bardziej to żeby papier bardziej pasował do klimatu, jaki znajdziemy na kartach tego komiksu. I to też mi się bardzo podoba. Cena okładkowa, już mówię, 69 zł. Na sklepie Gildii można znaleźć poniżej 5 dych. Również w podobnej cenie jest ten komiks na sklepie wydawnictwa Mucha Comics. No i co? I dla mnie to jest jedna z ciekawszych i bardziej wyczekiwanych premier tego roku, jeśli chodzi o komiksy amerykańskie. Z tego, co widziałem w rozpisce wydawnictwa Mucha Comics, jeszcze w tym półroczu powinien się ukazać tom drugi. I ja się bardzo z tego powodu cieszę. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o ten serial, to no to powiem tak, że zdecydowanie polecam bardziej komiks od serialu. A jeżeli chcielibyście rzucić okiem na serial, to jednak proponowałbym najpierw zapoznać się z komiksowym oryginałem. To jest na pewno rzuci duże światło na to, co się dzieje w serialu. Zaczyna na różnicę. No i co? I myślę, że możemy przejść dalej. Przechodzimy do wydawnictwa Kabum i do długo opóźnionej recenzji, przepraszam, Kuba. Bloodshot Odrodzenie, Wyspa Bloodshotów, jest to tom czwarty Bloodshota wydawanego w Polsce i jak na Valianta jest ekstremalnie gruby. Czy wiesz, Krzychu, dlaczego? Wiem, bo mam otwartą gildię i widzę, że tu jest aż 6 zeszytów. Dobra, no już tak. Jest Bloodshot Reborn od 14 do 18 i również Bloodshot Annual z 2016 roku. Tak. No i dodatkowo jest tradycyjnie galeria. A z Anuala są 4 historie, jest rzeźnik z Silver Lake, jest tajna konwergencyjna wojna nieskończonych trysków, doceniam, jest Jacob i sieć Hellcloud, która się pojawia. Każdy z tych rzeczy w Anualu się różni rysunkami, każdy wygląda bardzo ciekawie, niektóre bardzo tak? Wszyscy wiemy, o co chodzi? Bardzo w stylu Jacka Kirby'ego. Jednak ten rzeźnik Silver Lake, nie ukrywam, że chętnie bym całą serię zobaczył rysowaną przez Kano, bo strasznie, strasznie mi się podobają te rysunki i te kolory, które tam są. Nie wiem, czy Kano też był kolorystą. Tego nie wiem, dowiem się, bo tu nie jest wypisane. Tak czy siak, Bloodshot Odrodzenie, tutaj mamy jak Bloodshot został Green Arrowem, w sensie jest na wyspie i ta wyspa będzie go prześladować i będzie o tym mówił przez wiele lat. A tak mówiąc na serio, z tego stał się tam czymś innym? Bardziej Bloodem, bardziej Shotem. Tak naprawdę, gdy pojawia się na tej wyspie, nie wie, co się dzieje, i trafia na innych Bloodshotów. A zawsze jest fajnie zobaczyć takie warianty, bo to takie trochę jak Ellsworthy, prawda? Mamy rosyjskiego Bloodshota, mamy amerykańskiego z czasów Wietnamu Bloodshota, mamy psa Bloodshota, w sensie nie pies należący do Bloodshota, tylko pies, który jest Bloodshotem. No, tak. Taki, a propos jeszcze tej wyspy, o której wspomniałeś, no to przypadek, nie sądzę, scenarzystą jest Jeff Lemire, który praktycznie dopiero co napisał tego Green Arrowa, który też w Polsce się ukazał swego niedawno. Więc tutaj można powiedzieć, że sobie tak sam zrekultywował własny pomysł. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i bardzo dobrze. Natomiast cały ten komiks jest bardzo fajną historią o Bloodshotie, bardzo fajnym akcyjniakiem i szczerze mówiąc bardziej mi się podobało od poprzedniego tomu. Więc to bardzo cieszy.
Możecie go przeczytać samego, ten czwarty tom, ale wiadomo, jak macie zapas tego, co było wstecz, to w paru momentach to trochę bardziej pomoże. Fajnie narysowany, fajny, zwykły akcyjniak. Moja opinia o Bloodshotcie się niewiele zmieniła przez te, już można powiedzieć, lata? Myślę, że można powiedzieć już lata. Przez te lata, bo to są porządnie napisane przeciętne komiksy. I to nie ma na celu obrażenia nikogo. To nie jest komiks, który jest rewolucyjny, czy jakiś rewelacyjny, ale to jest komiks, który sobie przeczytasz i bawiłeś się dobrze i kiedyś znowu sobie przeczytasz, bo jak będziesz miał ochotę na fajnego akcyjniaka, no on zostaje u mnie na półce, więc to też mnie bardzo, bardzo cieszy i to jest wyznacznik, jakby jak wracasz do komiksu, to już jest okej. Okay. I Bloodshotta mi się właśnie bardzo fajnie czyta w ten sposób. Tak samo jest z Exo Manowarem, który akurat z Valianta mi się bardziej teraz podoba niż właśnie tutaj Krewotrysk, czy tam Juchotrysk. Zależy jak nazwiesz. I doceniam taką formę, jak jest tutaj, że oczywiście jest ta cała wielka konspiracja, która jest w tle, ale takie pojedyncze, w cudzysłowie, misje Bloodshotta są dla mnie ciekawsze niż rozwleczone na długo kampanie. Ale też wydając w Valiancie, nie oszukujmy się, że komuś się udaje pisać długo, bo bardzo szybko się resetują te numery. tak, no, naprawdę. Chyba tylko jak się dostanie angaż przy Exo Manowarze, to można liczyć na coś więcej niż 12 zeszytów. No tak, no ale cię zresetują i od nowa robisz. No, to swoją drogą. I w przypadku tutaj Bloodshotta to też jest koniec, tak naprawdę. I w przygotowaniu jest powiedziane na tyle komiksu, że jest Bloodshot USA, który będzie zawierał Bloodshot USA 1-4 oraz Bloodshot Reborn numer 0. Tak czy siak, myślę, że warto sięgnąć. Cena okładkowa 69 zł. Pamiętajcie, żeby wspierać mniejszych wydawców właśnie, bo to bardzo ważne i dla nich, i dla naszego ryneczku ładnego. Zwłaszcza, że teraz można ogarnąć ekstra rzeczy z Kabumu. Właśnie, tak, bo jest to fajna promocja. Właśnie dlatego czekaliśmy z tą recenzją. Dokładnie tak. Dlatego. Natomiast na szybko przypomnę, że ta promocja polega na tym, że kupując za jakąś tam określoną kwotę, dostaje się jeszcze dodatkowe fanty, między innymi zakładeczki z rysunkiem, przypomnisz mi, kto tam narysował? Kuba Babczyński, tak? Tak, dokładnie, wspaniały Kuba Babczyński. Tak, jest też torba na komiksiki, nie tylko z grafiką, też bardzo fajną i generalnie spoko rzeczy. Natomiast jako, że ja jestem złym człowiekiem, to jeszcze tak dopowiem, że na przykład na Guildii, ale nie wiem, czy przypadkiem na stronie Kboom też takiej opcji nie ma, ale w każdym razie na Guildii można kupić pakiet tomów 1-4 całego Krwawostrzała i on kosztuje 140 zł bez 10 groszy. Co jest spoko opcją, bo przykładowo sam tom piąty na Guildii kosztuje 48 zeta, więc za 4 tomy byście płacili prawie 200 zł, a tu jest 140. Na stronie Kboom 139,99. 4 no to tomy, przypinka, torba i jeszcze zakładka z... no. No to typie 9 groszy więcej niż na Guildii, a ile rzeczy jeszcze się dostanie. Tak, no i Kaboom ma sklep, który działa już. To też jest... Nie, już dawno jest, tylko fajnie, że już jest. Tak, no i czekamy na trzeci tom Umbrelli chyba, nie? Tak, czekamy na trzeci tom Umbrelli. Swoją drogą taki mała myśl mnie teraz naszła, tam wielkich myśli raczej nie mam, ale tak, mamy... A propos Stamptown, serial był już jakiś czas temu, dopiero teraz można powiedzieć wyszedł komiks od wydawnictwa Mucha. The Old Guard na Netflixie już sobie hula od jakiegoś czasu, komiks też dopiero jest zapowiedziany. No i właśnie Umbrella Academy sezon drugi na Netflixie też już sobie hula. Powiedzmy, że mieliśmy o nim dzisiaj nawet powiedzieć, ale jesteśmy lamusy i nie daliśmy rady ogarnąć tego serialu. No a komiks dopiero się ukaże jakoś chyba po wakacjach, z tego co kojarzę, więc ja, taka moja malutka prośba do wydawców wszelakich, oczywiście o ile to jest w ogóle możliwe, żeby jednak próbować bardziej zsynchronizować te premiery, to by było naprawdę, myślę, że z pożytkiem dla wydawców.
ale to tylko taka myśl na uboczu. No to tak czy siak polecam tego Bloodshota, fajnie się bawiłem. Okej, okay. Natomiast ja przechodzę do komiksu. Kurczę, ja dzisiaj totalnie w Ameryce jestem okopany, ale teraz przechodzimy do rzeczy, która się różni od Power Rangers. Oj, zdecydowanie. I tutaj mamy komiks Nicka Drnaso, który dostał nominację do bardzo prestiżowej nagrody Bookera. Jest to pierwszy komiks w historii, który doczekał się takiego wyróżnienia. I mówię tu o komiksie Sabrina. Komiks Sabrina, który na Gildii jest niedostępny. Więc czyżby się bardzo ładnie sprzedał, to mam nadzieję, że po prostu okazało się, że nakład jest za mały i wyprzedzano to do cna, to co oznacza, że popularność tego komiksu już jest wysoka i ja się absolutnie wcale nie dziwię, że tak się stało, ponieważ ta nominacja do nagrody Bookera mnie w ogóle nie dziwi, gdy przeczytałem ten komiks. Oczywiście pewnie znajdą się jakieś osoby, którym warstwa graficzna zdecydowanie nie będzie pasowała, ponieważ jest, można powiedzieć, taka dość mocno, jakby to powiedzieć, skromna, hermetyczna, tak bym powiedział. Chodzi o to, że dostajemy komiks, w którym bardzo dużym elementem fabuły, a fabuła opowiada o reakcji osób na to, że tytułowa Sabrina zaginęła i nie wiadomo, co się z nią dzieje. I tutaj głównymi bohaterami komiksu jest siostra Sabriny, jest chłopak Sabriny, jest mężczyzna znajomy tego chłopaka, który postanowił przygarnąć go do siebie, ponieważ on jest, ten chłopak jest tak totalnie załamany tym, co się dzieje, że nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować i wszyscy się też o niego trochę obawiają. Natomiast całość polega na tym, że nie jest to komiks o poszukiwaniach zaginionej, jest to komiks właśnie o tym, komiks opowiada o tym, jak ludzie reagują w takiej sytuacji. Tylko że jest to bardzo współczesny komiks, ponieważ dostajemy nie tylko reakcje psychiczne i fizyczne tych ludzi, którzy po prostu nie wiedzą, gdzie jest ważna dla nich osoba, czy żyje, czy nie żyje, co się z nią dzieje, tylko jeszcze dowiadujemy się, znaczy nie dowiadujemy się, bo niestety to jest taka smutna codzienność, ale zostaje nam przedstawione to, jak internet, jak pomówienia, jak fake newsy, jak plotki jakieś potrafią doprowadzić do kolejnych życiowych tragedii tych osób. No i jest to komiks niestety bardzo aktualny. Zresztą to nie jest rzecz, która jakoś ukazała się lata temu, bo to jest całkiem świeża produkcja. No ale Drnaso tutaj pokazał bardzo trafnie i bardzo smutno jednocześnie to, jak jeden głupi fake news może sprawić, że czyjeś życie się wywróci dodatkowo do góry nogami w momencie, w którym już dana osoba przeżywa jakiś osobisty, personalny dramat. I ten komiks jest właśnie bardzo mocno szokujący pod tym kątem, że z jednej strony ja jako osoba, która widzi mniej więcej, co się dzieje na świecie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że pojawiają się właśnie takie fake news, jakieś pomówienia, ta, jak to się mówi, mowa nienawiści i tak dalej, ale z drugiej strony nigdy Drnaso w Sabrinie pokazał to wszystko tak, że jednak, no kurczę, to jest jeden z tych komiksów, który zdecydowanie potrafi zmusić człowieka do przemyślenia tego, co robi ze swoim życiem momentami. I taka refleksja nad tą rzeczywistością, która nas otacza, jest jedną z tych zdecydowanie najmocniejszych rzeczy, które ten komiks nam przekazuje. I robi to w sposób taki, że naprawdę wow. Wspominając wcześniej powiedziałem, że warstwa graficzna tego komiksu jest taka dość oszczędna. Ja staram się, znaczy wydaje mi się, że rozumiem, dlaczego tak jest, ponieważ mamy tutaj pełno takich pustych przestrzeni. Nie ma tutaj jakichś żywych kolorów, one się pojawiają bardzo sporadycznie i wydaje mi się, że to też ma dodatkowo podbić to, jak te wszystkie postacie, które występują w tym komiksie, się czują, ponieważ mamy tutaj taki, można powiedzieć, pusty, szary płowy o świat, w którym mało jest takich pozytywnych emocji. To wszystko też się dzieje właśnie, czy to w głowie Sandry, czy to w głowie chłopaka zaginionej. I to też mi się bardzo, bardzo, bardzo podobało podczas lektury.
Tylko, że to jest właśnie jeden z takich komiksów, które no, ciężko powiedzieć, czy on ci się podobał, jak go przeczytałeś, bo jeżeli masz komiks, który kończysz lekturę i jesteś taki zmieszany, że w sumie tak, kurczę, głupio ci, smutno ci, to można powiedzieć. Jeśli cokolwiek przeczytasz, obejrzysz, zobaczysz i o tym myślisz, to już jest to dobre, tak mi się wydaje. Tak, tak, to właśnie, tylko tak, dobre, zdecydowanie tak, to jest bardzo dobry komiks, tylko ja właśnie się zastanawiam, teraz tak mi przyszło do głowy, czy to jest taka pozycja, która, o której powinno się mówić, że bardzo mi się podobało to, co przeczytałem, ponieważ no, pokazywane rzeczy, które są na łamach, na kartach Sabriny, raczej nie powinny się podobać. Ale zdecydowanie zgadzam się z tym, co wyczytałem na internecie tuż przed premierą tego komiksu. Nie tylko oczywiście od wydawnictwa Kultura Gniewu, bo wiadomo, że wydawca nigdy nie napisze w opisie, że no w sumie taki średni komiks, byle co, ale wydaliśmy, bo jest fajny. No. Tylko po prostu bardzo dużo osób mówiło, że czytało na przykład Sabrinę w oryginale i to jest taka rzecz, którą cholera kupcie, bo powinniście to mieć, że zdecydowanie nie będziecie żałować. No i zdecydowanie się z tym zgadzam właśnie. To jest taka rzecz, którą tak jak na przykład w poprzednim odcinku mówiłem o, oczywiście teraz mi to musiało wylecieć z głowy, o Oskarze Edzie, o właśnie, Oskar Ed, że to był taki komiks, który naprawdę też dalej mi w głowie siedzi i Sabrina jest, myślę, że chociaż tematycznie dość te dwa komiksy się od siebie różnią, to jednak łączy je to, że po przeczytaniu było takie ło i w kolejnych dniach też było ło, że kurczę, jakie to było ciekawe, jakie to było szokujące, skłaniające do jakichś refleksji i jeżeli, znaczy jestem absolutnie pewien, że Nick Drnasso właśnie tworząc ten komiks miał zamiar, jakby to powiedzieć, tak w cudzysłowie, wyważyć drzwi, kopnąć się w jajka i sprawić, że zapamiętasz go sobie na długi czas, no to zdecydowanie Sabrina sprawiła, że no, to jest komiks, o którym myślę od dłuższego czasu, że przeczytałem go już ze dwa razy i przy drugim podejściu do tego komiksu też odnalazłem parę takich rzeczy, których wcześniej nie widziałem, więc no, takie komiksy powinno się wydawać w zdecydowanie większej ilości w naszym kraju. Na szczęście właśnie Kultura Gniewu czy Team of Comics to są takie wydawnictwa, które takie perełki potrafią do naszego kraju sprowadzić i chwała im za to. Więc Sabrina, jak tylko będzie znowu dostępna na Gildii, to zdecydowanie powinna zostać wykupiona do cna kolejny raz. Wydawnictwu Kultura Gniewu życzę jak największej ilości dodruków tej pozycji. Natomiast tak już gwoli ścisłości, cena okładkowa to jest 79,90, oprawa miękka, ilość stron 204. No i co? No i to jest taki kolejny komiks, który już tam gdzieś sobie zanotowałem jako rzecz, którą pewnie w grudniu jeszcze coś o niej się powie. Mm-hmm. No i co? I z komiksików na dzisiaj to tyle. Jeszcze tak w miarę szybko opowiemy o pewnej animacji, która nie jest co prawda jakąś ekranizacją komiksu, ale ponieważ Transformery to jest rzecz, która tak mocno się już zrosła ze światem komiksu, zwłaszcza w ostatnich, a chyba od zawsze można powiedzieć, nawet chyba nie było takiego momentu, żeby przez nie wiem, 10 czy 15 lat komiksów z Transformerami nie było. W każdym razie Transformers War 4 Cybertron trylogia, odsłona pierwsza z pod tytułem Siege, wylądowało na Netflixie. 6 odcineczków po 20 parę minut. Wspaniale. Ja bardzo lubię taki metraż. 20 tak, minut więc można jest super. Można sobie spokojnie w 3 godziny całość ogarnąć. Nawet nie całe 3 godziny. Więc jest to dla mnie przynajmniej pierwsza animacja z Transformerami, którą obejrzałem od czasu, jak to się nazywało? Tego Transformers, co na Nie, tego nawet nie obejrzałem w całości, bo mnie to nie przekonało. Te Transformers Prime sprzed paru lat. Aha. To jest ostatnia rzecz z Transformerami animowana, którą obejrzałem od początku do końca, tylko tam mieliśmy do czynienia z 4 sezonami i tam prawie 100 odcinków było, czy coś takiego, natomiast tutaj mamy tylko 6 na dobry początek. Odcinków.
tak jest. I jak tytuł wskazuje, to trylogia. Transformers War for Cybertron przenosi nas w okres, kiedy Transformery jeszcze nie wylądowały na Ziemi, tylko tłuką się na swojej już wtedy bardzo mocno zniszczonej planecie. No i standardowo Optimus Prime dowodzi Autobotami przeciwko Megatrona i jego Decepticonów, ale jest tu parę rzeczy, które trochę zaskoczyły na początek. Nie wiem, czy powiemy spoilerowo, czy nie spoilerowo. No może spoilerowo od razu. Dobra, spoko. Więc w razie czego, uwaga, spoilery, w opisie to jeszcze i tak zaznaczę. Na przykład bardzo mi się podobało to, że Ratchet jest tutaj neutralny, a nie taki wierny Autobot, że mamy... tutaj sobie muszę oczywiście posługiwać się pomocą, że Jetfire jest początkowo Decepticonem, tylko zmienia zdanie w trakcie, że Bumblebee też jest neutralny i on w sumie do pewnego momentu w ogóle nie chce mieć nic do czynienia z Optimusem. A jeśli chodzi o Bumblebee, bardzo mi się podoba to, że pierwsza scena, gdzie widzimy Transformery, to jest Bumblebee i Wheeljack, czyli dokładnie tak samo jak w pierwszych animowanych Transformerach. O kurczę, patrz, to nawet nie wiedziałem. W pierwszym odcinku tam Wheeljack wychodzi z kratki ściekowej i wyciąga, wiesz, tam te różne pałeczki, które sobie tam podprowadzali, no i wyciąga Bumblebee stamtąd. No tylko, że Bumblebee tam już był Autobotem, nie? Mhm. No to nawet nie wiedziałem, prawdę mówiąc. Natomiast też taka ciekawostka, bo sobie aż sprawdziłem. W tych 6 odcinkach mamy równo 30 aktorów głosowych, którzy no wiadomo, dubbingują poszczególne postacie. I tych 30 aktorów głosowych podkłada głos pod 37 postaci. Więc można powiedzieć, że mamy tutaj tłok. Ale to jest tak samo jak w komiksach, nie? Mm-hmm. O, patrzcie, dzieci, to... I wylosuj sobie, powiedzmy, jakiegoś... To Miraż, nie? Chociaż Miraż był w większości odcinków. Mhm. Ale tak, no, ale wiesz, no fajnie to robią. Tak samo jak, no, Frank Todaro, który podkłada pod Starscreama, nie? Podkładał też pod Refraktora i jeszcze pod kogoś. Tak, pod Ravage'a. Mam tutaj właśnie... A, masz ściągę. Tak, mam ściągę. Na przykład Rafael Goldstein podkładał w 4 odcinkach głos pod Ratcheta i w 2 odcinkach głos pod Sandblastera. Ultra Magnus miał głos Edwarda Bosko, ale też Sandwave miał głos Edwarda Bosko, chociaż można powiedzieć, że ciężko było to rozróżnić. Zdecydowanie. Bardzo mi się podobał głos Sandwave'a. Ogólnie ja strasznie, strasznie lubię, jak dobrze mu dadzą, jak dobrze go stabingują w takich animacjach. No, postaci jest dużo. Myślę, że nie można się tutaj mimo wszystko pogubić. Też kilka takich postaci, o których ja nie wiedziałem, tak na dobrą sprawę, albo przynajmniej w tym całym natłoku Transformerów nawet nie wiedziałem, że takie istnieją. Bo na przykład Elita One, ja sobie sprawdziłem, ona się już pojawiała w animowanym G1 sprzed wielu, wielu lat, ale byłem dość mocno przekonany, że jest to postać stosunkowo nowa, bo o niej nic nie słyszałem. Ale to, wiesz, okazuje... to jest tak zabawne, jak ktoś mówi, że jest super wielkim fanem Transformerów i oni teraz psują Transformery, bo wprowadzają kobiety Transformery. Chyba nie widziałem ani filmu, ani G1. Chciałem powiedzieć, że tak sobie poszperałem po jakichś tam transformerowych wikipediach i tak mi wyszło, że Elita One się pojawiła bodajże w 1987, RC chyba rok wcześniej, więc tak, oni dopiero teraz robią, nie? Kobiety Transformery. Oczywiście. Bo tak jakby ktoś na przykład, nie wiem, nie oglądał Beast Wars, gdzie była, jak ona się nazywa, Arachnite? Tak. Taka, co tam w pajączka się zmieniała. No to kurczę, to już w latach 90. były żeńskie Transformery. Tylko to były czasy, kiedy powiedzmy nie było internetu i tak bardzo to nie bolało niektórych. Ale wiesz, na przykład jeśli chodzi o to, bo to ma być trylogia, według tego opisu, który był tam w internecie, no to w trzeciej części to trochę będzie Beast Wars, nie?
Tak, tak, podobno ma być. Rozdział drugi się będzie nazywał Earthrise, a rozdział trzeci Kingdom. I właśnie widziałem, że Netflix jakieś tam zajawki puszczał, to te Kingdom tam było tak zasugerowane, że mogą się pojawić. Kurczę, oni tam nie byli, nie? Autobotami, Decepticonami, one były... Maximale i Predacony. O, właśnie, dziękuję bardzo. Maximale i Predacony, więc trzymam kciuki za to, żeby się na przykład Optimus Naczelny pojawił. Optimus Primal to była tak dobra nazwa. To... Tak, zdecydowanie. No i polska wersja, tak. Optimus Naczelny też super tłumaczenie. Też była. Ja bym się nie zdziwił, jakby, wiesz, ktoś powiedział Optimus Primal i w ten sposób powstało dopiero Beast Wars. Bo to jest za dobra nazwa, żeby ją jakoś nie wykorzystać. Dokładnie tak. I tutaj chciałem też powiedzieć akurat odnośnie samej tego Siege, pierwszej części, War for the Cybertron, to jest? Tak, War for the Cybertron. Mam czasem problem z tym takim trójwymiarowym anime, jakby to powiedzieć, ale w kanciatych Transformerach to zdecydowanie pasuje. Tak, to. Wizualnie mi się bardzo podobało. I tam tak, latali, ja strzelali i był czołg. Tak, i był najbardziej charakterystyczny dźwięk transformacji, jaki można tylko uwielbiam tylko ten dźwięk, to jest mistrzostwo sound designu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, ale tutaj muszę sobie... nie przeczytam tego nazwiska, ale spróbuję. Jake Fousey, który podkładał głos pod Optimusa Prima. Też miałeś takie wrażenie, że on bardzo mocno starał się udawać Edwarda Cullena? No myślę, że to jest też wymagane, nie? Żeby to tak robić, nie? Bo pamiętam, był taki serial animowany, ja sobie zaraz sprawdzę gdzieś, jak on się nazywał, gdzie Optimus Prime, on w ogóle nie miał głosu podobnego do Edwarda Cullena i to po prostu było takie, nie pasuje. No właśnie, bo to jest, wiesz, to jakby Transformery powstały już w tym momencie, kiedy zaczęto jakby identyfikować aktorów głosowych, bo jak na przykład masz Myszkę Miki, to no, tam oczywiście są nazwiska, kto podkłada głos pod Myszkę Miki, ale to jest głos Myszki Miki i trzeba znaleźć aktora, który robi głos Myszki Miki, nie? Tak jak te oficjalne komisje, które dają ci pozwolenie na bycie Kaczorem Donaldem w danym języku disneyowskie. No i w przypadku Optimusa, no to też już musi tak być. To po prostu, oczywiście ma brzmieć jak Cullen, ale przede wszystkim ma brzmieć jako Optimus. No a że cały czas on robił ten głos, to no to tak zostało tak naprawdę. I to wydaje mi się, że to jest ważne dla marki jako ciągłość, żeby to zawsze był Optimus. Tutaj sobie pozwolę tylko wrócić do tego, co powiedziałem. Ten serial animowany, w którym Optimus w ogóle nie brzmiał jako Optimus, się po prostu nazywał Transformers Animated. Lata 2007-2009. To dwa lata, tak całkiem nieźle. No, ale ten serial mi się ogólnie jakoś nie podobał za bardzo. Natomiast jeśli chodzi o War for Cybertron, to w ogóle podobało mi się to, że w tych 6 odcinkach zamknięto całą historię, która nie była, powiedzmy, jednowątkowa, bo tam się kilka wątków po drodze pojawiło. Też mi się podoba, że w większości, większość postaci, pomimo tego, że wydaje mi się, że ten serial jest jednak skierowany do osób, które mocno siedzą w świecie Transformerów, ale mimo wszystko większość postaci, jaka tutaj została przedstawiona, pokazana, została pokazana w taki sposób, żeby ludzie się połapali, że ten Ultra Magnus, że to jest ten najbardziej honorowy i najbardziej wierny, że Starscream to jest taka szuja, która tam kombinuje podobało mi się to, że wszystko jest tutaj na swoje, tak jak wyglądać powinno, aczkolwiek to, że właśnie w przypadku, tak jak wspomniałem wcześniej, czy to Ratcheta, czy Bumblebee, że te trochę pozmieniano, przynajmniej na początku, to też całkiem fajny pomysł, bo gdyby to znowu była taka od samego początku taka historia, że jest wielki Optimus Prime, jest ten kurduplowaty Bumblebee, który jest w stanie, wiesz, serduszka w oczach na swojego mistrza i
skoczę za nim w każdą dziurę czy coś. Ten, no tak, że ten Jetfire, że jest zły na początku, ale też w sumie tak nie do końca. No te wszystkie zmiany mi się podobały jak najbardziej. Może nie do końca byłem fanem też postaci, o której wspomniałem, ta Elita One, która całkiem fajnie została zarysowana, ale była strasznie wkurzająca przez pewien moment, przynajmniej w moim przypadku. Ja jakoś tego nie odczułem w ten sposób, ale jestem w stanie zrozumieć, czemu tak uważasz. No, znaczy, no mówiąc wprost, po prostu mamy tą postać, która przez wszystkie sześć odcinków jest takim zastępcą Optimusa Prime'a, mhm. I praktycznie każdy ich dialog polega na tym, że Optimusie, ja cię bardzo szanuję, ale i jedziemy. Nie, to nie tak, zróbmy coś innego, nie masz racji i później się za każdym razem okazywało, że jednak Optimus, wiadomo, musi mieć tą rację. Więc to była taka... Dopóki nie umrze w którymś odcinku, tak. No, raczej na pewno, w końcu się zdarzy. Właśnie tak się zastanawiałem, czy w którymś odcinku dostaniemy ten słynny dialog pomiędzy Optimusem i Megatronem, że one shall stand, one shall fall, no to zawsze się pojawia. Mamy jeszcze dwa sezony na to tak naprawdę. Tak, wszystko przed nimi. Ja nie ukrywam, niestety... że wiesz co mnie cieszy, że ktoś się tutaj pojawił? Cieszy mnie, że pojawił się Omega Supreme. Bo tak. Duże Transformery zawsze spoko. Tak, Omega Supreme jest jednym z takich najbardziej przegiętych, nie? Transformerów, ale szanuje się takiego robota. Ja tutaj niestety nie umiem nigdzie znaleźć jakiejś informacji, kiedy się te kolejne części pojawią. Bo nie pojawią. Ma takiej informacji. No to szkoda, bo myślałem, że całą trylogię w jakichś takich w miarę normalnych odstępach dadzą. Bo teraz się przesunęła o miesiąc, nie? W sensie to miało być w czerwcu puszczone. Tak, chyba tak było. Natomiast po prostu bardzo bym nie chciał, żeby przykładowo Netflix kolejne 6 odcinków puścił za rok, bo kurczę, już zdążę zapomnieć dawno, co tutaj się działo. Dla mnie przynajmniej War for Cybertron, ta odsłona Siege była fajną taką rzeczą, którą się obejrzało w te 3 godzinki i było spoko. Kurczę, ale to nie jest moja ulubiona rzecz z Transformerów, jaką obejrzałem jak dotąd. Cały czas, czy to wspomniane Beast Wars, czy to wspomniane Prime, mi się jednak podobało zdecydowanie bardziej. No ale wiadomo, tu jeszcze mamy drugi i trzeci rozdział, więc zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. No ja trzymam kciuki, bo jest spoko i widzę tu potencjał na dużo, dużo więcej. Mi też się bardzo podobało, dobrze się bawiłem, biły się roboty, tak. Były fajne rzeczy w pokroju Morzardzy, były. I historia była fajna, nie była jakaś mega głupia. Tak, było. Nie było ludzi, były nawet... same transformery. Tak, to jest zawsze wyznacznik. Ogromny plus. Tak. Jak tylko pojawiają się ludzie w transformerach, zaraz się robi dużo gorzej. Właśnie, ocena w dół. Tak naprawdę. No nie, ja się bawiłem bardzo dobrze, czekam na drugą część, chętnie sobie obejrzę. To jest też taka dobra rzecz, żeby sobie puścić, jak się spotykasz w gronie osób, które lubią Transformery i działać telewizor. Tak. Zdecydowanie. I jeszcze jedną rzecz taką podkreślimy, że ten serial animowany nie jest w żaden sposób powiązany z grą wideo, która się jakiś czas temu pokazała. A gra była super. Tak, i też właśnie widzę Transformers War for Cybertron, to był 2010 rocznik, więc no już jakiś czas temu, ale... Ale ekstra była ta gra, człowieku, Wierzę ci na słowo. Czy ona też polegała na tym, że byliśmy na Cyberstronie i się tłukliśmy? Tak, no tak. No to tak. Super, no to czego chcieć więcej od Transformerów? I miałeś, i jakby transformowałeś się nie w nasze pojazdy, tylko w cybertrońskie pojazdy. W sensie nie byłeś ciężarówką, tylko jakimś, wiesz, tam czołgiem, albo takimi... Takimi dziwnymi rzeczami w każdym razie. Ale fakt, to jest taka rzecz, która rzuciła mi się w oczy, jeśli chodzi o ten serial animowany i dopiero teraz mi o tym przypomniałeś, że momentami się dziwiłem, dlaczego oni się zmieniają w jak najbardziej ziemskie pojazdy. Ale żeby tam zabawki chyba sprzedać, człowieku. Ale tam chyba w pewnym momencie się pojawiło taka sugestia, że oni są świadomi istnienia Ziemi. Mhm. Ale to nie jest przed naszymi czasami? No dobra, nieważne. To nie ma żadnego znaczenia.
roboty zmieniające się w pojazdy i jest fajnie. Dokładnie, tak. I nie wspomnieliśmy tylko o jednej rzeczy, akurat nie odnośnie Transformerów, tylko że dzisiaj. No czekamy na pewno na koniec sierpnia, kiedy pojawią się informacje o Suicide Squad od Rocksteady. Tak, tak, ogólnie mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o całe DC fandom, to można powiedzieć, że podkręcają jaranko tym wydarzeniem, bo przecież i być może się doczekamy jakiegoś trailera Suicide Squad, w sensie tego kinowego od Jamesa Gunna, może coś tam jeszcze się pojawić i generalnie jaranko. Natomiast jeśli chodzi o Transformers War for Cybertron, no to na Netflixie 6 odcineczków, tak jak wspomniałem wcześniej, niecałe 3 godziny, więc do ogarnięcia spokojnie w jeden wieczór. Nam się podobało i myślę, że o kolejnych częściach też coś powiemy. Jak wyjdą. No i na dziś to by było wszystko. Myślę, że za 2 tygodnie możemy wstępnie się zobowiązać do powiedzenia coś o drugim sezonie Umbrella Academy, między innymi. No i co? I standardowo, jak macie jakieś opinie, sugestie, dajcie znać w komentarzach tu, na YouTubie, czy gdzie tam tylko chcecie. Staramy się na nie zwracać uwagę jak największą. I co? I dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Przypominamy je. Tak, przypominamy jeszcze o tym przedwczorajszym specjalnym o Kickstarterze. Zdecydowanie warto posłuchać. I słyszymy się najpóźniej za 2 tygodnie. Dokładnie. Do zobaczenia. No i cześć.